Część Boże, Koledel del Buon Pastore, Wzgórze Dobrego Pasterza, Carbonia Italia, 17 lipca 2024 roku. Nadeszły dni ostateczne, wszystko się zamyka. Zostanie ogłoszona pandemia, sprowokowana przez niegodziwego człowieka. Jezus mówi, błogosławię Was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Moje serce przebite jest tak wieloma włóczniami. Widzę zdradę ze wszystkich stron. Widzę, że moje dzieci nie słuchają Słowa Bożego i każde idzie swoją drogą. Miłosierdzie Boże jest w każdym z jego dzieci, ale one nie słuchają i nie chcą okazywać tego miłosierdzia swoim braciom. Dziś jest szczególny dzień, moje dzieci. Niebo skrywa tajemnicę, którą ludzkość. Wkrótce pozna. Moje umiłowane dzieci, wiele razy prosiłem was, abyście pozostali zjednoczeni, abyście byli jednego serca i jednej duszy, abyście zjednoczyli się w misji, abyście dzielili się wszystkim. Misja pochodzi od Boga. Misja jest jedna: dawać miłość, dawać ją dawać pomoc. Czasy są teraz napięte. Wkrótce niebo pociemnieje i gęsta chmura przytłoczy ludzkość. Prosiłem o miejsca schronienia, aby zgromadzić Was wszystkich w jednym miejscu. Prosiłem Was o współpracę. Prosiłem Was, abyście się tam zatrzymali, byli obecni. Prosiłem o Waszą obecność i całkowite oddanie w Totus Tuus, a Wy wciąż myślicie o sprawach tego świata. Nadal jesteście jeszcze w świecie, jesteście w próżności, używacie Słowa Bożego do swoich celów. Nic was już nie dotyka, zostaliście sami, bo tego chcieliście. Odwróciliście się od Boga, stworzyliście własne życie, własną ideę, własny plan. Moje dzieci, jak długo jeszcze będę, musiał was przywoływać, jak długo jeszcze będę, musiał was prosić. Abyście do mnie powrócili. Pozostańcie przy moim boku, podążajcie za mną, czyńcie moją wolę, a nie swoją. Światła świata oślepiają. To prawda, jesteście na świecie, jesteście ludźmi, jesteście w waszej ludzkiej nędzy, ale ja wybrałem tę ludzkość i wezwałem was, abyście podążali za mną, podążali za moim dziełem. Podążali moimi projektami. Teraz pośród trudności jestem u boku tych, którzy cierpią i dają z siebie wszystko, ponieważ moim projektem jest to, co wy realizujecie i aby wszystko powróciło na właściwe tory. Miejcie miłość do tych ludzi. Wy, którzy przynajmniej możecie to zrobić. Wy, którzy macie chęci, ponieważ ja, Pan wszystko widzę, nic nie może się ukryć przed moimi oczami. Współpracujcie na rzecz mojego dzieła, oddajcie się mojemu dziełu, organizujcie moje miejsca schronienia. Niech niczego w moich schronieniach nie zabraknie, bo wkrótce będę wzywał. A kiedy to się stanie, a ktoś nie usłyszy wymówienia swojego imienia, umrze ze strachu. Nadeszły dni ostateczne, nadszedł czas. Wszystko się teraz zamyka, wszystko gaśnie. Wkrótce ten odległy lud, ponieważ jest daleko ode mnie, będzie na długi czas poddany leczeniu w swoich domach z powodu pandemii, która zostanie wam ogłoszona, a została stworzona przez człowieka, przez niesprawiedliwego człowieka. Jeśli nie jesteście zjednoczeni, nie dzielicie się. Kiedy tego potrzebujecie, opuszczę was. Zostawię Was w Waszym świecie, zostawię Was samych, tak jak Wy mnie. Czekam, czekam, czekam na odpowiedź. Oczekuję, zwłaszcza od powołanych dzieci, ich całkowitego tak, dla mnie. Jeszcze raz błogosławię Was w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.